Dzień dobry. Dziś zza kierownicy zupełnie nowej Toyoty Camry. Camry numer 9. Która ma nieprawdopodobnie rozbudowany system wsparcia i ochrony. A co za tym idzie? No, za każdym razem po uruchomieniu trzeba wykonać to samo. O. Ech, mój Boże. To przynajmniej się trzyma, czyli nie będzie mi gwałtownie samo hamować z tyłu, jak będę parkował. Brak powiadomienia, tak. Ostrzeżenia o nowym ograniczeniu prędkości, dobrze. Ustawienia pojazdu. Tak. Proszę tu. Alert monitora kierowcy. No. To teraz już jestem całkowicie bezpieczny. Nawet jeżeli wszystkie te systemy podłączałem, bo inaczej byłaby non-stop awantura. A teraz zapraszam na przejażdżkę. Od razu warto sobie wytłumaczyć jedną rzecz. Ludzie, którzy twierdzą, że to jest efekt liftingu, ten samochód, nie biorą pod uwagę prostej rzeczy, mianowicie, że wszyscy budują z klocków, ale jeśli się robi to samo i z tego samego, to wcale nie znaczy, że w efekcie otrzymamy to samo i takie samo. Ten samochód, w przeciwieństwie do wszystkich dotychczasowych modeli Camry, powstał, uwaga, w Stanach Zjednoczonych. I dlatego choćby dlatego należałoby sobie powiedzieć, że to jest zupełnie inne auto. Ja donosiłem prawie równy rok temu z Los Angeles, że miałem okazję zobaczenia tego samochodu. Rzeczywiście zrobił na mnie bardzo, bardzo poważne wrażenie. Nie dlatego, że nowa Camry, amerykańska Camry. Tylko dziwne, ale Amerykanie zdołali zdecydowanie ulepszyć japoński produkt. Jest to dość fascynujące, bo oczywiście samochód jest na tej samej platformie, co poprzednik. Czyli, no co, chcecie przez to powiedzieć, że nie wiem, Lexus NX to jest też lifting Camry? Nie, tak samo jak w przypadku wszystkich innych producentów oferujących wiele różnych modeli, taki Toyota korzysta z klocków, a ośrodek, który w Stanach Zjednoczonych wspiera Toyotę, wykazał się naprawdę bardzo dużą odwagą, mianowicie Amerykanie wręcz zażądali od Japończyków pewnych rozwiązań. Te pewne rozwiązania to jest na przykład wyrzucenie z palety silnika V6. Tego samego, który dla was testowałem w Toyocie Avalon, niejednojajowej bliźniaczce Camry, na rynku amerykańskim. Ona była o tyle fascynująca, że po pierwsze miała ten silnik V6, który zdecydowanie robił ze znanego mi przecież od dawna samochodu kanapowozu, nie oszukujmy się, robił samochód błyskotliwie szybki i bardzo responsywny, zrywny i brzmiący cudownie. Bo tamten silnik był łączony z normalną, automatyczną skrzynią biegów,
Sześcio bądź ośmiostopniową w tej chwili sobie nie przypomnę. Myślę, że ośmio, bo przecież to był i silnik, i skrzynia z Lexusa. Więc teraz Amerykanie zażądali usunięcia tego silnika. Natomiast zażądali zastosowania w nowej Camry wyłącznie hybryd, za to w zupełnie innym rozumieniu. Bo po pierwsze, Camry dostała jako topowa wersja ten sam zespół hybrydowy, który montowany jest w niestety nieoferowanym w Europie, a wielka szkoda, modelu Crown, który jest swego rodzaju crossoverem Camry. Crossoverem w tym sensie, że jest podniesiony i no, zamiast typowego dla miejskiej luksusowej limuzyny prześwitu rzędu 10 cm, tam mamy centymetrów 14-15. I nie dość na tym. Crown ma wszystkie oferowane przez Toyotę hybrydy, a topową wersją jest hybryda wyczynowa z 2,4-litrowym silnikiem benzynowym turbo, który łączony jest nie tak jak tu z bezstopniową skrzynią ECVT, tylko z sześciostopniowym normalnym automatem, w związku z czym ten samochód absolutnie nie pełni ani nie udaje, że pełni roli typowej hybrydy, która ma być przede wszystkim oszczędna. Nie, bo tamta hybryda ma być cholernie szybka. Już sam silnik 2.4 turbo jest bardzo szybki, a co dopiero wsparty przez elektryka. Więc Camry dostała tę topową wersję zamiast wersji V6. A co za tym idzie, jest jeszcze szybsza i jeszcze mniej pali. Znaczy w przypadku V6 to nie trudno o to, żeby mniej palić, ale jednak to coś znaczy. No panowie, dajcie mi szansę. Dzięki. Tym bardziej, że ta topowa wersja jest z napędem, tak samo jak było z wersją V6, jest z napędem na 4 koła. Na 4 koła w Stanach Zjednoczonych napęd może mieć również ta znana w Europie hybryda, czyli oparta na 2,5-litrowym silniku wolnossącym benzynowym, pracującym w cyklu Atkinsona oraz w określonych sytuacjach częściowo w cyklu Millera, a co za tym idzie, zapewniająca maksymalną oszczędność, a przede wszystkim wydajność termiczną i energetyczną. W związku z czym, kiedy teraz, właśnie z okazji tego upgrade'u do 9. wersji, do 9. modelu Camry, do tego jeszcze bardziej usprawnionego silnika 2,5-litrowego wolnossącego, w którym dzięki elektronicznym zabiegom, tak zwanemu fine-tuningowi, czyli już dopieszczaniu, uzyskano jeszcze lepszy przebieg momentu obrotowego oraz wydajność, doczepiono do niego zupełnie nowy silnik elektryczny, który rozwija teraz sam z siebie 136 koni mechanicznych, a ponieważ napęd w tym samochodzie zawsze wychodzi poprzez silnik elektryczny, do którego się może dołączyć silnik spalinowy, albo może być tylko generatorem prądu, albo tylko hamulcem, efekt jest taki, że
nowy zespół napędowy, bo już można mówić o tym, że on jest nowy, jeżeli zmieniono tyle parametrów. Nowy zespół napędowy jest ponownie o wiele oszczędniejszy. Mówimy o oszczędności przekraczającej 10%, co jest no naprawdę wielkim wyczynem, tym bardziej, że zaczynamy z pułapu już szaleńczego dla tej wielkości auta. No popatrzcie tutaj, a przecież ja to dopiero włączyłem, stałem bardzo długo, żeby mnie wpuścili i tak dalej, i tak dalej. Generalnie średnie spalanie w tym samochodzie, który ma prawie równe 5 metrów długości i jest naprawdę super komfortową limuzyną klasy średniej, wyższej, bo to już jest naprawdę kawał auta. Średnie spalanie o tej wartości to jest jakaś abstrakcja. A no, wychodziliśmy od wartości 5,2, 5,3 dla tego poprzedniego zespołu napędowego. Mówię o nim poprzedni i aktualny, ponieważ teraz to się nazywa już hybryda piątej generacji. I odnosi się to nie tylko do tego, że dzięki elektronice i kilku czysto mechanicznym, inżynierskim zabiegom silnik spalinowy uzyskał jeszcze większą sprawność. Mówimy o sprawności na poziomie 41%, co dla silnika benzynowego, spalinowego jeszcze kilka lat temu zostałoby wyśmiane przez wszystkich fachowców, bo tak się nie da. Da się. Zresztą to nie tylko Toyota już do tego doszła, więc nie robimy sensacji, nie próbujemy udawać, że Toyota jest najlepsza na świecie, ale Toyota tak sprawny silnik połączyła z jeszcze sprawniejszym, unowocześnionym silnikiem elektrycznym. Odczep się. Silnikiem elektrycznym, który z kolei złączono z najnowszą generacją akumulatorów, wciąż tych samych konwencjonalnych, litowo-jonowych. Znaczy, jak na Toyotę to jest też kawał rewolucji, bo przecież sięgnęła po litowo-jonowe akumulatory dopiero jakieś 2 lata temu. Ale kiedy po nie sięgnęła, no to zaczęła je stosować wszędzie i no, jeżeli mówię, że są konwencjonalne, no to są konwencjonalne, to są te same, chociaż dla Toyoty już nowsze. Ale nie w tym rzecz, bo one zostały usprawnione pod względem a. zarządzania energią, a więc tym wszystkim, co pomaga w szybkości, skuteczności ładowania akumulatora oraz w szybkości i skuteczności oddawania tej energii i to w warunkach, w których akumulator się nie grzeje, w których akumulator jest generalnie mniej podatny na zmiany temperatur i te w dół, i te w górę. No i sama w sobie elektronika, czyli cały system zarządzania tym wszystkim, również jest najnowszy, również porównując to z innymi elementami palety Toyoty czy Lexusa, bo na jedno wychodzi. W związku z czym, o to mi się podoba, zbliża się pojazd z tyłu, widzicie przed czym ostrzega? To ja mu odjadę, zobaczcie jak mu odjeżdżam. Ten silnik, ten zespół napędowy w tej chwili jest wręcz szokująco szybki. Zawsze był szybki i responsywny, ale teraz to jest obłęd. Poza tym wyciszono auto, co w Toyocie akurat jest dosyć naturalne. Oni przy okazji albo zmiany modelu, albo liftingu. Co, no dobrze, niech to będzie nowy model po liftingu. W tym przypadku przede wszystkim zmienia percepcję dźwięku dochodzącego z zewnątrz. Nadal Toyota jest odległa, bardzo odległa od najlepszych na świecie, jeśli chodzi o... tak, 120 ma być. Jeśli chodzi o
doskonałość aerodynamiczną jej pojazdów. One wyglądają bardzo aerodynamicznie, ale takie nie są. Z tym, że w przypadku tego modelu możemy już mówić z pewnym zdziwieniem o tym, że hałas opływowy praktycznie sprowadza się do lusterek, które są piętą achillesową, jeśli chodzi o inżynierów aerodynamików w Toyocie, ale wygłuszono niemal całkowicie komorę silnikową, znakomicie wygłuszono nadkola. Jadę na grubych zimowych oponach, a nie słyszę tego nawet na asfaltobetonie puławskiej BIS, co zwykle oznaczałoby Bóg wie jaki hałas, szum i awanturę. W efekcie, no, trudno się do czegoś przyczepić, poza tymi lusterkami. Ale, żeby nie było tak ślicznie, w dniu takim jak dzisiejszy, kiedy mamy strasznie silne powiewy, znienacka nagle oraz po prostu bardzo silne, a widać jak się buja katarski Boeing 777, a nie, to jest 787, na podejściu na lotnisko, no są bardzo silne powiewy, nie huraganowe, ale bardzo silne, szczególnie te boczne są paskudne i nagle się okazuje, co jest największym problemem Camry, przynajmniej tej nowej, a mianowicie ona jest niezwykle podatna na podmuchy boczne. I od wczoraj, kiedy zaczęło wiać, przyjemność zjeżdżenia tym samochodem zaczęto mi psuć, bo jadąc po warszawskich obwodnicach, co chwilę muszę walczyć z kierownicą, bo samochód robi takie rzeczy. O. Co absolutnie nie jest przyjemne i w dodatku potężnie wkurza, aczkolwiek trzeba przyznać, że a. wciąż ultra komfortowe zawieszenie, które zawsze, od zawsze w Camry, od zawsze było znakiem rozpoznawczym dla modelu, jest w tej chwili bardzo precyzyjne, bardzo dobrze zestrojone pomiędzy niezwykle wysokim komfortem a zdolnością do sportowego niemalże reagowania na ruchy kierownicą. Trochę tak, jakbym jechał Fordem. No tutaj odpowiednikiem byłoby Mondeo, które już niestety nie istnieje, bo tak, bo nie ma sensu. W związku z czym Toyota i Skoda jako jedyne oferują limuzyny w klasie średniej. To jest jakiś absurd totalny. No tak, tutaj 100. Bardzo ładnie działa półaktywny tempomat. Półaktywny w tym sensie, że on mi tylko mówi o zmianie ograniczenia, a ja naciskając jeden guzik dostosowuję się do tego i jadę cały czas na tempomacie. Więc mamy dzięki temu tylko dwa samochody w klasie średniej, chociaż no, Skoda i tak jest liftbackiem, więc to się nie powinno liczyć, ale mimo wszystko wygląda jak limuzyna. A w klasie średniej, żeby mieć limuzynę, to trzeba poza tymi dwoma modelami sięgnąć po Mercedesa, BMW lub Audi. A to już zaczyna być bardzo męczące cenowo. Skoro jesteśmy przy cenie, nowa Camry zaczyna się od 186 tysięcy. To jest bazowy model. Model średni jest o 20 tysięcy droższy, model topowy jest o 40 tysięcy droższy od bazowego, co wciąż przy końcowej cenie 226 tysięcy złotych za takie auto jak to, którym jadę, w którym mam na pokładzie prawie wszystko, no nawet kierownica jest elektrycznie regulowana, skórzane fotele są regulowane elektrycznie, mam
lusterko automatyczne z możliwością przełączenia na widok z tylnej kamery, co zawsze potrafi być bardzo pomocne, niezależnie od tego, jak znakomicie działałyby kamery dookólne, a świetnie działają. Generalnie powiem tak, pasuje mi tu prawie wszystko. Poczynając od tego, jak szybko się tym jeździ, jak znakomicie się tym przyspiesza, jak oszczędnie się tym jeździ, w jakiej nowej zupełnie ciszy się tu jeździ, jak komfortowo się tu jeździ, jak świetnie działa wszystko, co powinno działać, włącznie z Apple CarPlay i Android Auto, które perfekcyjnie się łączą, włącznie z prawie pełną indywidualizacją samochodu, co oznacza, że auto, wykrywając mój telefon, już uruchamia wszystkie nastawy, które sobie wybrałem. Niestety to dotyczy tylko nastaw komfortowo-ergonomicznych i akustycznych, a nie że dezaktywacji tych systemów, które i tak pracowicie po każdym uruchomieniu trzeba znaleźć, wyłączyć albo ich czułość obniżyć. Co mi się tu zdecydowanie nie podoba, to jest uparte i kompletnie pozbawione sensu trzymanie się zbyt wysoko osadzonego siedziska. Znaczy, ono jest osadzone normalnie, natomiast nie można go obniżyć bardziej. Co mnie drażni, ja lubię siedzieć na podłodze i widzieć o tak nad kierownicą, bo tak mi jest wygodnie, tak jest bezpiecznie. Lepiej czuję pupą samochód. I jeszcze w dodatku siedziska tych super komfortowych foteli są za krótkie. Nie wiem dlaczego, bo to nie ma żadnego uzasadnienia. No i jak już mamy tak luksusowe auto, które jest tak pięknie wykończone i takimi świetnymi materiałami, to jak można nie flokować schowka głównego i kieszeni w drzwiach? Przecież jak człowiek przesiądzie się z Toyoty Camry, która no bezsprzecznie jest wspaniałym autem, wspaniałą ofertą w tym segmencie, człowiek się przesiądzie do tej jedynej niepremiumowej rywalki, czyli do Skody, i nagle się okazuje, że wszystkie schowki, wszystko dookoła jest wykończone miękkim futerkiem i jest absolutnie cicho, nawet jeśli mamy w schowku jakieś, nie wiem, klucze na kółku i to może grzechotać. Przecież ile to może kosztować, do jasnej cholery? 5 euro na samochód? Wszystko inne jest, no może nie na poziomie Lexusa, ale już jest niebezpiecznie blisko Lexusa ES. Włącznie z tym, że jeżeli będziemy traktować ten samochód jako limuzynę dla prezesa, dyrektora czy jakiegoś bardzo ważnego polityka, to on się nie będzie w ogóle rzucać w oczy, bo Toyota znika w tle. Nawet z tym nowym przodem takim agresywnym. Ona znika w tle. Nie rzuca się w oczy, tak samo właśnie jak Skoda Superb. Nikt nie tetryczy na temat tego, że o, ktoś se dupę wozi takim luksusem. To jest luksus, o którym nikt nie wie. Czyli nic na pokaz, a wszystko dla komfortu, wręcz luksusu. Z tyłu prezesowskie miejsce jest z gatunku o rany, ile tu jest przestrzeni. Kanapa jest niezwykle wygodna. Pozycja dla nóg jest bardzo wygodna.
No wszystko ślicznie. Nawet można, nie wiem czy to jeszcze w tej wersji jest dostępne, czy to jest seryjne. Przedseryjne samochody miały nawet regulację pochylenia oparcia kanapy. Nie sprawdziłem, zapomniałem, przyznaję się, czy to jest tutaj. Więc samochód z całą pewnością bardzo, bardzo luksusowy, ze świetnym audio, ze świetną łącznością multimedialną, znakomitymi multimediami. No z tym jednym problemem, błagam, jak miałem swoją Toyotkę Yaris Cross Premier Edition, to tam po wpięciu telefonów multimedia i pełnej personalizacji pojazdu, auto zapamiętywało również 3 z 6 nastaw dla systemów wsparcia i ochrony. Więc już zasadniczo można było po prostu wsiadać i jechać. Bo ja nie potrzebuję odłączać tych systemów, ale jeżeli ich czułość jest zapamiętana, ich reakcje, ich agresywne narzucanie się pod tytułem zamiast krzyczeć, zamiast trąbić, zamiast pipkać, on mi czymś tam pomruga, jest ok. Ja z tym nie mam żadnego problemu. Być może daje się to wywołać również w tym samochodzie, a ja po prostu nie umiem. No bo multimedia trochę zmieniono. Są do przyjęcia, jeśli chodzi o logikę i ergonomię użytkową, ale no dość odległe od najlepszych. Ja myślę, że w tej chwili wyznacznikiem jest firma Renault i wszystkie ich modele. Również jeśli chodzi o odłączanie wszystkich systemów, już wiele razy mówiłem, że jeden przycisk, raz skonfigurowany na zawsze i robimy tylko pyk, pyk i wszystkie systemy mamy takie, jak chcemy. Nie musimy tego nigdzie znajdować. To jest fizyczny przycisk. Więc nie twierdzę, że to jest ideał. To jest samochód, w którym można wiele rzeczy jeszcze poprawić. Ale bez ich poprawiania uważam, że nadal jest to jedna z najlepszych ofert na rynku. A biorąc wszystko pod uwagę, oszczędność oraz jeszcze bardziej poprawioną dynamikę, która jest na tyle cicha, że nawet wrogowie bezstopniowej skrzyni biegów i tego efektu ślizgającego się sprzęgła niespecjalnie mają się do czego tu przyczepić, bo to trzeba dosłownie wiedzieć, jaki typ napędu tu jest, żeby to usłyszeć. To jest naprawdę cholernie dobre auto. I jeszcze jedna rzecz na temat tego napędu. Dziewiątej generacji Camry, w ogóle tej generacji, tego samochodu, w ogóle nie miało być w Europie. Niemcy do tej pory nie są pewni, czy będą to mieć. W Polsce jest i ma bardzo dobre ceny, bardzo dobre wyposażenie, aczkolwiek nie żebym koniecznie chciał, żeby Camry miała ten sportowy zespół hybrydowy oparty na silniku 2.4 turbo i zwykłej skrzyni automatycznej, ale takie zwykłe Camry z tą hybrydą piątej generacji na rynku amerykańskim bez niczyjej łaski jest dostępne również z czteronapędem. W sensie oczywiście dokładnie takim samym i AWD jak w RAV4, jak w Highlanderze i jak w Lexusach, SUV-ach. A więc mamy dodatkowy, słaby
ale błyskawicznie reagujący silnik elektryczny na tylnej osi, który wkracza w kilku ściśle określonych sytuacjach do akcji i po pierwsze znacząco poprawia odejście z miejsca, niezależnie od tego, na jakim jesteśmy podłożu i w jaką pogodę, a po drugie, no tak jak każdy inteligentny napęd na cztery koła, oznacza po prostu ogromny wzrost bezpieczeństwa dynamicznego. Bezpieczeństwa czynnego, dynamicznego. Bo jeżeli mamy możliwość elektronicznego aktywowania napędu praktycznie każdego z kół oddzielnie, to wszystkie systemy typu ESP, a więc opanowujące błędy w dynamice przemieszczania się auta, czyli zwyczajnie mówiąc poślizgi, mają niezwykle ułatwione zadanie, bo mogą wybiórczo, nie tylko tak jak w normalnej sytuacji, przyhamowywać konkretne koła, co jest jedną z podstawowych funkcji ESP, realizacji ESP. Mogą te koła również niezależnie od siebie przyspieszać. Mogą odzyskiwać przyczepność nie tylko przez zatrzymanie koła buksującego, ale również przez napędzenie koła, które przyczepności normalnie by nie miało, a natychmiast spowoduje przywrócenie zamierzonego czy pożądanego toru jazdy. I wielka szkoda, że Camry w Polsce, w Europie nie będzie występować w tej wersji. Nie wiem dlaczego. Tak samo jak nie rozumiem, dlaczego na rynek europejski nie sprowadza się modelu Crown, czyli tej podniesionej, crossoverowej Camry. Bo podejrzewam, że nie tylko ja jestem takim zboczeńcem, który chciałby się nie przejmować właśnie krawężnikami czy progami spowalniającymi, które przecież w Polsce nie są objęte żadnymi szczegółowymi przepisami dotyczącymi geometrii, stromości najazdu, wysokości. A co za tym idzie, no na przykład ocieranie się podwoziem o progi spowalniające, to jest rzecz, na którą narzekają tysiące ludzi w Polsce. I wcale nie trzeba mieć samochodu supersportowego, żeby poznać ten problem. A crossover, który ma prześwit rzędu 14 cm, czyli zaledwie taki jak Yaris Cross, czy właśnie Toyota Crown. W ogóle się nie będzie musiał tym przejmować. Więc tak, potrafię sobie wyobrazić o stopień, a nawet dwa stopnie lepsze warianty tego samochodu. Ale w niczym to nie zmienia sytuacji. Dziewiąta generacja Camry, ta oto, wymyślona przez kilku naprawdę bardzo, bardzo po europejsku myślących Amerykanów, w dodatku mających ogromną siłę przebicia, no ale na rynku amerykańskim, gdzie Camry jest sprzedawana w takich liczbach, że trudno to objąć umysłem. Jeżeli ktoś poparty głosami czy badaniami klientów powie, że można wprowadzić takie i takie zmiany relatywnie małym kosztem, to z całą pewnością zostanie wysłuchany. No i jak widać, ci Amerykańscy konstruktorzy w Toyocie America
zostali wysłuchani, pozwolono im, no byłem przy tym, jak prezentowali prototyp tego, co wymyślili. I ten samochód jest nawet produkowany w Ameryce. Z Ameryki sprowadzany do nas. Oczywiście jest produkowany w fabryce Toyota, a co za tym idzie, nie ma mowy o żadnej amerykańskiej tandet jakości. To jest znakomita, prawdziwa Toyota. Nawet jeśli tu od strony pasażera obudowa konsoli środkowej no, zakrawa. Ale wiecie co? Żeby wymyślać takie wady w tym samochodzie, to trzeba być naprawdę starym zgredem. Upierdliwym. To ja. To ja, a ja jestem również tym zgredem, który tym samochodem z własnego wyboru i na własne życzenie chciałby jeździć jak najczęściej. Nawet powiedziałbym, że warto by było porozmawiać o teście długodystansowym, w którym wreszcie sprawdziłbym, ile pod moją nogą faktycznie zużywa samochód z takim napędem. Ale pamiętajmy, że mówimy o piątej generacji napędu hybrydowego, w dziewiątej generacji Camry. Samochodu niepozbawionego wad. Ale jednocześnie tak cholernie dobrego. Okej, ponieważ jest to konstrukcja amerykańska i głównie na rynek amerykański, to na przykład z tym bezpośrednim swoim rywalem, czyli Skodą Superb, nie ma żadnych szans, jeśli chodzi o jakość oświetlenia głównego. Bo w Superbie już poprzedniej generacji można było mieć lampy główne matrycowe na poziomie bardzo niewiele odbiegającym od najlepszych aut premium, nawet o jedną lub dwie klasy wyżej. W Toyocie owszem, mamy już światła główne LED w Camry, ale najlepsze, co możemy mieć, to LED Plus, które są skrętne i przełączają się samoczynnie z mijania na drogowe. Ale nie ma mowy o tym, żeby mieć te fenomenalne reflektory wielofunkcyjne, które same się dostosowują do prędkości, do otoczenia, do tego, kto jedzie przed nami, przeciwko nam. A które w Toyocie oczywiście też występują, tyle że w zupełnie innych modelach. Nie dla rynku amerykańskiego, który, przypomnijmy, ma cały czas do czynienia z głupkowatymi klientami, twierdzącymi, że już ksenony są potwornie oślepiające, a co dopiero LEDy. I nie da się im wytłumaczyć, że to zależy od tego, jak światła są ustawione. A jeżeli oni nawet przy świetnie ustawionych światłach, nie mówię o matrycowych, narzekają, a narzekają, to problem jest jeden jedyny, z którym w Europie sobie poradzono już przy okazji wprowadzania ksenonów, czyli na przełomie wieków. A mianowicie, po jaką cholerę, człowieku, wpatrujesz się w te światła sprzeciwka? Bo jeżeli będą dobrze ustawione, to cię nie będą oślepiać ci z tyłu. I ci z przodu też z całą pewnością nie będą ci świecić po oczach. No ale przekonywanie Amerykanów trwa bardzo długo. Wyobraźcie sobie, że oni dopiero na początku tego roku dopuścili
tak zwane pływające kierunkowskazy, bo u nich jest przepis, który mówi, że światło kierunkowskazu, jeśli się świeci, to w każdej chwili musi mieć oświetlone co najmniej 40, a w niektórych stanach nawet 60% swojej sygnatury świetlnej, kierunkowskazowej. A co za tym idzie? Trzeba było specjalnie na rynek amerykański robić inne kierunkowskazy pływające, co się nikomu nie opłacało. I dopiero ostatnio to zmieniono, ostatnio, w tym roku. Więc rynek amerykański jest bardzo trudny i jeżeli mamy do czynienia z samochodem, który powstał dla rynku amerykańskiego, na rynku amerykańskim, to pewne rzeczy trzeba brać w rozliczeniu. Ale tak czy inaczej, mamy tu bardzo dobre światła główne, tyle że dużo gorsze od konkurencji. Czego należało dowieść. I zrobiłem to. Za to żadna konkurencja nie może się pochwalić tak fantastycznym zespołem napędowym, który teraz w nowej wersji ma 230 koni i odpowiednio dobre do tej mocy przyspieszenie, około 7 sekund do setki, a w wersji czteronapędowej, czyli z dodatkowym silnikiem 14-konnym bodajże i 180 Nm na tylnej osi, 80 Nm, ma przyspieszenie jeszcze trochę lepsze i systemową moc 243 koni mechanicznych. I cały czas dokładnie tak samo idiotycznie niskie zużycie paliwa. Dziękuję, do widzenia.